Dzień dobry. W dniu dzisiejszym mam wyjątkową okazję zaprezentować Państwu dwa praktycznie identyczne instrumenty japońskiego producenta Yamaha, oznaczone modelem M2H. Instrumenty są praktycznie identyczne, różnią się tylko w zasadzie wiekiem i niewiele się różnią, jeżeli chodzi o kolorystykę, natomiast stylistyka jest taka sama. Jedno pianino, które jest tutaj w tej chwili przed Państwa oczyma, to jest model, egzemplarz z roku 1970. Pianino jest w komplecie z ławą, bez możliwości regulacji, ale za to ze schowkiem na nuty, taki praktyczny schowek. Drugie pianino stoi po drugiej stronie naszej ekspozycji. To jest pianino, tak jak powiedziałem, praktycznie identyczne od strony stylistyki, natomiast różni się niewiele, tak jak powiedziałem, kolorystyką. Troszeczkę jest ta barwa ciemniejsza, inna jest tapicerka, też jest to oryginalna faktura siedziska. Z naszej strony nie było tutaj nic modyfikowane. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom, detalom obudowy jednego i drugiego pianina. Ten instrument starszy, tak jak mówiłem, powstały w 1970 roku. Jak na stan oryginalny uważam, że jest bardzo, bardzo przyzwoity. Z naszej strony nie było tutaj nic czyszczone, lakierowane. Po dokładniejszym przyjrzeniu się można dostrzec na powłoce, na strukturze tego lakieru pewne niedoskonałości w formie takich w zasadzie różnic pomiędzy połyskiem a satyną. Tego się nie da w żaden sposób usunąć z żadnym czyszczeniem. To jest taka naturalna patyna, w którą my nie będziemy tutaj ingerować. Poddanie tego jakiejkolwiek naprawie jest trudne, a efekty mogą być po prostu niezgodne z oczekiwaniami. Zwłaszcza że ta obudowa, jak przyjrzymy się, nosi na sobie ślady takiego cieniowania, tak jak to czasami ma miejsce w przypadku gitar albo innych takich stylizowanych mebli czy stylowych. Ciekawostką w jednym i w drugim modelu jest wygląd nakrywy klawiaturowej, która jest dwuczęściowa. Składa się na pół i trzeba bardzo uważać, żeby nie poobijać sobie palców, zwłaszcza dzieci. Do tego służą tutaj takie specjalne po prawej i po lewej stronie uchwyty w formie guzików. Pulpit jest na stałe zamontowany. On składa się tylko do transportu do przodu, natomiast nie ma takiej potrzeby, żeby każdorazowo przed zamknięciem nakrywy klawiaturowej zdejmować nuty. Uważam, że jest to bardzo, bardzo praktyczne, bo jak nuty stoją przed pianistą, to niejako tak jakby zapraszały do muzykowania, a nie dziecko będzie mogło mieć pretekst, żeby nie grać, bo nie ma nut, nie umie znaleźć, albo trzeba otworzyć nakrywę klawiaturową. To od strony obudowy pianina, numer seryjny, nie pamiętam dokładnie, 1 100 000 z kawałkiem. Tak jak już wspominałem, drugi egzemplarz praktycznie nie różni się niczym od swojego starszego brata, chyba w zasadzie trzeba byłoby powiedzieć. Może powłoka lakieru jest na nim bardziej zbliżona do instrumentu nowego. Zwłaszcza widać to po ławie, która nie nosi absolutnie żadnego zadrapania czy oskrobania lakobejcy. Tutaj jest pulpit identyczny z tym co jest w przypadku drugiego pianina, na tyle identyczny, że no, jest z tego samego wzornika wycinany. Mówię o tym dlatego, że do tej pory spotykałem się z różnymi stylistykami pulpitu albo stylistyką nóg. Tutaj mamy po prostu bliźniacze dwa pianina. Nakrywa klawiaturowa tak samo składa się w drugą stronę dwuczęściowo. Tak wygląda pianino po zamknięciu. Zajrzyjmy teraz do wnętrza pianina. Akurat tutaj w tej chwili otwarte jest pianino w wariancie młodszym. Tu jest określony numer seryjny wskazujący nam na rok powstania tego pianina, około 1979. Jeżeli chodzi o prace wykonane przez nas, to przede wszystkim zostały tutaj wymienione struny basowe. Bardzo często się zdarza, szczególnie w instrumentach Yamaha czy Kawaja, że struny basowe w dosyć szybkim czasie w porównaniu z instrumentami europejskimi tracą swoją dźwięczność, dlatego zostały tutaj przez nas wymienione na nowe. Instrument świetnie się prezentuje w rejestrze basowym. Góra no, jest typowa dla Yamahy, to powiedzmy sobie każdy w zasadzie instrument tego producenta z górnymi rejestrami nie ma problemu. Kłopoty pojawiają się tam, gdzie jest weryfikacja jakości, zwłaszcza dotycząca długości struny basowej, czyli różnica pomiędzy dobrej klasy pianinem niskim, a dobrej klasy pianinem wysokim, tak jak stoi tutaj obok Yamaha U3. To jest wnętrze starszego z prezentowanych pianin. Tutaj widać dokładnie numer seryjny, który nam określa rok powstania, tak jak mówiłem, 1970. Mówię o tym z tego względu, że akurat w przypadku takiego producenta jak Yamaha, który produkuje bardzo dużą ilość instrumentów w porównaniu z innymi fabrykami, bardzo często określać można cenę instrumentu na podstawie wyglądu, ale również numeru seryjnego, czyli rocznika. W przypadku producentów niemieckich ma to mniejsze znaczenie z tego względu, że tych instrumentów jest mniej i generalnie zwracamy uwagę na takie czynniki jak stan zachowania albo zainwestowane środki w przygotowanie mechanizmu albo naprawę części akustycznej czy wymianę nakładki klawiaturowej. To wtedy ma bardziej znaczenie niż w przypadku instrumentów producentów japońskich. Tutaj mamy struny basowe oryginalne z roku 1970. Brzmią moim zdaniem bardzo dobrze. Nie ma potrzeby, żeby je wymieniać. Barwę brzmienia tego pianina mógłbym określić na nieco łagodniejszą, delikatniejszą w porównaniu z tym drugim pianinem. Górny rejestr oczywiście jest w miarę jasny, śpiewny, tak jak to jest typowo dla pianin tego producenta. Natomiast jeśli chodzi o takie odczucia z gry, to powiedziałbym, że ta barwa tutaj jest troszeczkę głębsza, wychodząca bardziej z trzewi, a w przypadku tego drugiego pianina można byłoby to określić, że jest to bardziej takie brzmienie pochodzące z frontu, prawda? Struny są nowe, założone, więc też automatycznie instrument będzie brzmiał jaśniej, co niekoniecznie w każdym przypadku jest zaletą. To tutaj ma znaczenie indywidualne odczucie instrumentu przez grającego czy słuchającego. Dla porównania na obydwu pianinach zagram ten sam utwór, aby łatwiej było znaleźć różnice w barwie dźwięku.